Tło wydarzeń. Joanna Wyrzykowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś, proszę Państwa, będzie o muzyce i o tym, dlaczego warto od 30 maja do 2 czerwca, co najmniej oczywiście, wychodzić z domu i pojawiać się na koncertach. Dziś moim gościem i wyjątkowo po drugiej stronie jest Mateusz Prus, organizator Good Vibe Festival. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Skoro Mateusz Prus po drugiej stronie, to w roli gościa i skoro w roli gościa to musi być o muzyce, to już 6. edycja festiwalu. Pamiętasz tę pierwszą myśl, kiedy pomyślałeś sobie, dlaczego nie zrobić w Koszenie festiwalu? A może to była zupełnie inna myśl? Była taka myśl, to było w roku 2012, kiedy o tym pomyślałem i stwierdziłem, że brakuje właśnie w Koszalinie takiego festiwalu z młodą muzyką polską. Nie już taką, że przyjeżdżają gwiazdy, które ściągają tysiące ludzi, tylko właśnie zespoły, które są na początku swojej kariery, które no, brzmią fenomenalnie i słuchając ich jestem, czy publiczność jest pewna, że będzie o nich głośno, ale akurat w tym czasie, kiedy tutaj mają zagrać, to jest dopiero ich wtedy początek. I taką miałem myśl, bo wiadomo, że Koszalin to miasto, które jest miastem debiutów, jeżeli chodzi o kulturę. Tutaj odbywa się Festiwal Młodzi Film, tutaj odbywa się Festiwal M-Teatr, więc chciałem, żeby też tą lukę uzupełnić o muzykę właśnie. No i od 2013 roku ten festiwal, Good Vibe Festival, właśnie prezentujący młode zespoły, trwa. Mówisz, że chciałeś zacząć od muzyki polskiej, ale na niej nie poprzestałeś, bo wiemy doskonale, bo już jest program tegorocznego Good Vibe Festiwalu, nie tylko polskie zespoły, więc najpierw tak się wydaje, że bardzo spokojnie zacząłeś szukać tutaj jak najbliżej nas, a potem już po prostu z pełnym gestem zacząłeś szukać dalej. Tak, mam taką filozofię, żeby co roku robić krok naprzód, żeby festiwal się rozwijał, bo wiadomo, że jeżeli coś się nie rozwija, nie idzie do przodu, to się cofa. Więc w zeszłym roku była już taka przełomowa edycja, gdzie były koncerty w Filharmonii. No w tym roku co można zrobić? No, amfiteatru nie wynajmę, więc stwierdziłem, że pójdźmy w zagranicę po prostu. Poszukajmy kogoś z zagranicy. No i tak się stało. I w tym roku przyjedzie, no moim zdaniem, duże nazwisko, Nubia Garcia, jazzmenka z Londynu, która przyjedzie na ekskluzywny, jedyny koncert do Polski. I ten koncert wykona właśnie w Koszalinie. Wspaniała saksofonistka, młoda, piękna, przyjedzie ze swoimi muzykami, więc myślę, że to duże wydarzenie, no o randze już ponadregionalnej. Mhm. Skoro to 6. raz Good Vibe, obserwujesz karierę tych zespołów, które już były na początku? Czy to jest tak, że to jest taka trampolina, nasz koszaliński, mówię nasz, no bo jesteśmy z tego dumni, festiwal muzyczny, od której się odbijają te debiuty, te młode zespoły i szybują sobie w przestrzeń sukcesu i sławy? Tak, są na to konkretne przykłady. Zespół EAPS, Electro Acoustic Beat Sessions, oni już byli na pierwszej edycji w 2013 roku. Wtedy grali jeszcze w większości covery hip-hopowych klasyków, natomiast później nagrali płytę w hołdzie dla Krzysztofa Komedy, dlatego też zagrali po raz drugi w Koszalinie na 5. zeszłorocznej edycji. No i już widać, że ten zespół no, robi niesamowitą karierę i tak naprawdę ta kariera zaczęła się po koncercie tym drugim koszalińskim, a już u nas byli 6 lat temu tak naprawdę, więc tym bardziej jest to godne podziwu. I wszystkie najbardziej znane polskie festiwale jazzowe, takie jak Jazz nad Odrą, naprawdę no, biją się od tych EAPS-ów, żeby u nich zagrali. I właśnie oni grają. Wszędzie jeżdżą, wszędzie są zapraszani. Byli też na festiwalu komedowskim w Słupsku. No, są tak, po Anglii jeżdżą, a tak naprawdę możemy powiedzieć, że u nas byli na początku z tą płytą. Zresztą to też jest tak trochę może prywatne, ale to jest naprawdę bardzo miłe, bo no mówię, ten zespół tutaj sprowadziłem do Koszalina już w 2013 roku i kiedy wyszła ta płyta EAPS w hołdzie dla Komedy, a myślę, że to będzie płyta, no już jest, ale to w przyszłości będzie płyta kanoniczna dla polskiej muzyki jazzowej, o niej się będzie mówiło długo, kiedy czyta się w podziękowaniach swoje nazwisko, no to jest jednak miłe. No właśnie i o tych miłych rzeczach też chcę porozmawiać, bo widziałam na portalu społecznościowym twój jeden z wpisów przedkoncertowych, bo widać, że to się rozkręca, ta spirala się cały czas nawija, zanim oczywiście wybuchnie festiwalem. Widziałam jeden z twoich wpisów, taki bardzo optymistyczny, który dosłownie nie zacytuję, ale było w nim coś takiego, że od taka chwila jest wyjątkowa, w której widzisz czy słyszysz, kiedy ktoś o tobie mówi, a wcześniej to był twój wielki autorytet.
Tak, to dotyczyło Bartka Chacińskiego. To jest dla mnie autorytet, naprawdę, bo to jest facet, który pisał już w nieistniejącej Machinie, w znanej gazecie muzycznej. Był redaktorem w Przekroju. Ja Przekrój kupowałem, kiedy byłem młodszy i tam zawsze zaczynałem od działu kulturalnego i czytałem lektury, recenzje muzyczne i naprawdę Bartek Chaciński był dla mnie jakimś autorytetem. Dalej jest. Teraz on pracuje w Trójce, ma audycję, i przede wszystkim jest dziennikarzem w polityce i tam dalej pisze recenzje muzyczne, jest w ogóle szefem całego działu kultury, i prowadzi swój blog Polifonia. No i wszedłem na ten blog, bo go czytam, i na tym blogu prowadzonym przez Bartka Chacińskiego znalazł się wpis, w którym promował czy polecał dwa polskie festiwale. Pierwszy to OFF Festival w Katowicach, prowadzony przez Artura Rojka. Gigantyczny festiwal, w ogóle z budżetem nieporównywalnym. Wielkie przedsięwzięcie. A drugi festiwal to nasz Good Vibe Festival w Koszalinie. No, zrobiłem szerokie oczy i naprawdę to było coś. To było coś, ale jeszcze mamy drugie coś, czyli Hirka Wronę. Mało kto nie zna Hirka Wrony, a Hirek Wrona z Koszańskim naszym festiwalem ma sporo wspólnego. Tak, Hirek Wrona to jest taka kolejna osoba, na której się wychowałem. Pamiętam, jak kiedyś miał taką audycję Czarny Piątek, ona się zaczynała późno w piątek i zasłuchiwałem się w niej. On współtworzył festiwal hip-hopowy w Opolu, towarzyszący festiwalowi polskiej piosenki. I on ma bardzo dużo wspólnego z polską muzyką, taką, że tak powiem, w cudzysłowie czarną, hip-hopową, soulową, i bardzo ją promuje. Więc też się na niej wychowałem. No i napisałem do niego 2 lata temu list. On go przyjął naprawdę bardzo ciepło i powiedział, że mogę na niego liczyć. I jest twarzą festiwalu, jest ambasadorem festiwalu, jest patronem festiwalu. Daje swoją twarz, jak wspomniałem. Promuje to u siebie w audycji w Trójce. W zeszłym roku do nas przyjechał, tutaj promował, zapowiadał koncerty. I mam nadzieję również, że w tym roku się pojawi. Jeszcze 100% pewności nie mam, ale Hirek powiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby przyjechać. I mam nadzieję, że się również spotkamy. Więc to, że takie autorytety jak Bartek Chaciński, jak Hirek Wrona po prostu mówią o tym festiwalu, promują go w Warszawie, w całej Polsce, to świadczy o tym, że chyba jakość tego jest dobra. Jakość tego jest dobra i z pewnością będzie jeszcze lepsza, bo jak sam mówisz, za każdym razem chcesz robić krok w przód. Powiedzmy coś, mniej więcej powiedzmy, co się będzie działo od 30 maja do 2 czerwca w kilku miejscach w Koszalinie. Tak, zaczynam od Filharmonii 30 maja. Tam wystąpią 2 zespoły. Pierwszy to Vibe Quartet, młody polski jazzowy zespół. Zespół, który został odkryty przeze mnie na festiwalu Jazz Juniors. W tej chwili już on się nazywa Hitch On Music w Krakowie w grudniu zeszłego roku, gdzie zostaliśmy zaproszeni jako Good Vibe Festival, jako partner tego festiwalu krakowskiego. Również po tym zespole wystąpi Nubia Garcia, już wspomniana, więc to jest taki podwójny koncert w Filharmonii. Dzień później, czyli 31 maja, to Jazzburger Cafe i tam koncert zespołu Smutne Piosenki, którego wokalistką jest koszalinianka Iza Polit, fantastyczna, utalentowana dziewczyna. Myślę, że kolejna chluba naszego miasta, która rozsławia też to miasto poza granicami. No i kolejne 2 dni, czyli 1 i 2 czerwca, to Teatr Varieté Muza. 1 czerwca zagrają tam składy P-Unity oraz Jarecki, a 2 czerwca składy Blumantic and Harpagans oraz Rosali. Bardzo nowoczesna, skoczna, fantastyczna muzyka, o której będzie tylko głośniej. Powiedzmy jeszcze o biletach. Gdzie kupować bilety i kiedy, czy jeszcze w ogóle są, bo może już rozeszły się jak świeże bułeczki. No, bilety się rozchodzą, ale jeszcze są. I zawsze też chcę, żeby one były dostępne, żeby były na każdą kieszeń, bo widzę, że są w koncerty, gdzie są bilety po 130 zł. Ja uważam, że to jest lekkie przygięcie, bo uważam, że kultura powinna być dostępna, dlatego też tak jest w przypadku naszego festiwalu. I bilety do Filharmonii na podwójny koncert są w cenie 25 albo 30 zł. Można je nabyć w kasie Filharmonii albo na portalu Kuby Bilecik. Do Jazzburgera jest za darmo. A do muzy na 1 dzień to 15 zł, można też kupić karnet po 25 zł, można te kupić karnety i bilety w koszalińskich lokalach, Powidoki, Jazzburger Cafe, w muzie, no i na internecie w portalu goout.pl. Też, jak Państwo nie zapamiętają, to wszystko jest na naszej stronie internetowej. Warto się pospieszyć, bo po takich zapowiedziach może się zdarzyć, że tych biletów po prostu zabraknie. Właśnie, jak jest z frekwencją na Twoim festiwalu?
z frekwencją jest dobrze. Myślę, że każdy koncert powoduje to, że jest lepsza frekwencja. W zeszłym roku Filharmonia była zapełniona. Ja też w ciągu roku robię koncerty tak zwane zapowiadające. Before, to się nazywa Before Good Vibe Festival. I widzę, że z koncertu na koncert jest coraz więcej. Na ostatnim koncercie Witaminy w Jazzburger Cafe kilka miesięcy temu był sprzedany cały koncert. I wydaje mi się też, że warto robić coś konsekwentnie, bo no, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że większość tych zespołów dla przeciętnego słuchacza może niewiele mówić, że to są rzeczy nowe, rzeczy nieodkryte i jeszcze nieznane, bo to nie leci w radiu komercyjnym. Więc ludzie, już coraz częściej to odczuwam na sobie, jak rozmawiam z ludźmi na mieście, że mówią do mnie: stary, nie mam pojęcia, kto to wystąpi, nie znam tych ksywek, ale jest nad tym napisane Good Vibe Festival, więc byłem parę razy, wiem, że to jest dobre, więc kupuję bilet i idę w ciemno. Że po prostu gdybym robił pojedynczo te koncerty, to mogłoby być o wiele gorzej frekwencyjnie, a tutaj już ta marka buduje taki właśnie prestiż, że ludzie idą nawet w ciemno. No właśnie, w ciemno. I na koniec powiedzmy jeszcze, co tak ogólnie bardzo, gdybyś mógł, po co przyjdą, czyli co zastaną, jaki rodzaj muzyki, jaki rodzaj relaksu, jaki rodzaj, nie wiem, ekscytacji, po co idą na ten festiwal? No, to jest dla ludzi, którzy poszukują alternatywy, poszukują czegoś innego niż takiej komercyjnej papki. Wiadomo, że wielkie spędy, otwarte imprezy też są ważne i też mam swoją grupę odbiorców. Natomiast ci, którzy jednak wolą posłuchać czegoś innego, czegoś bardziej wysmakowanego, czegoś, co jest takie nieoczywiste, coś, co jest również bardziej znane w dużych miastach, a nie w takich małych powiatowych jak Koszalin. Ktoś, kto ma otwartą głowę muzyczną, ktoś, kto cały czas stara się szukać nowych dźwięków, ten będzie usatysfakcjonowany. Mateusz Prus, organizator Good Vibe Festival, dzisiaj jako gość, nie jako gospodarz. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam w imieniu organizatorów na Good Vibe Festival. Koniec maja, początek czerwca, Filharmonia Koszalińska, Jazzburger i Teatr Varieté Muza. Warto przyjść, warto posłuchać tego, czego na co dzień z pewnością w stacjach komercyjnych, radiowych chociażby nie usłyszymy. Zapraszam w imieniu organizatorów i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.